Wracamy na krajowe boiska. Inaugurację nowego sezonu mają już za sobą piłkarze Ekstraklasy, jej zaplecza oraz drugiej ligi. Tych z niższych poziomów rozgrywkowych dopiero to czeka. Jeśli ktoś myśli, że oznacza to wydłużone wakacje, to jest w poważnym błędzie. Przygotowania idą pełną parą, drużyny testują nowych zawodników, a treningi urozmaicone są meczami kontrolnymi. W jednym z nich trzecioligowa Polonia Warszawa spotkała się z czwartoligową Ząbkowią Ząbki. Wynik tej konfrontacji okazał się niemiłą niespodzianką dla czarnych koszul, które przegrały 0-4. Bilans drużyny trenera Krzysztofa Chrobaka w 4-letnich sparingach to zwycięstwo, remis i 2 porażki. Do tej pory te wszystkie gry kontrolne były dosyć przyzwoite, a przynajmniej jakieś części tych gier wyglądały dobrze. Dzisiaj praktycznie można powiedzieć, że kompletnie nic nam się nie udawało, włącznie z tym, że nawet nie byliśmy w stanie strzelić z bramki, z rzutu karnego. Liga jest najważniejsza, nie wyciągamy zbyt pochopnych wniosków z tego okazałego zwycięstwa w dniu dzisiejszym nad renomowanym rywalem. Pracujemy dalej, a więc mam nadzieję, że w lidze będzie dobrze. Polonia rozpocznie walkę o ligowe punkty w najbliższą sobotę meczem z Unią Skierniewice, a Ząbkowia za 2 tygodnie z Wkrą Żuromin.